Have fun, guys. You're Darek. Zakończyły się już eliminacyjne mecze w grupach i jesteśmy już w tak zwanym błyskawicznym deblu na korcie niemieckim. Mamy następujące pary. Na pierwszym planie Łukasz Król z Lubania w parze z Michałem Bodzionem z Lubania. A po drugiej stronie para Robert Kiełdanowicz-Gorzelec i Piotr Nowicki Lubin. Pierwszego tiebreaka wygrała para lubańska. Łukasz Michał, a teraz spytamy zaraz o wynik. Jaki wynik, Michał? 5-4. 1-0 i 5-4. Ok. Błyskawiczny debel. Gramy do dwóch wygranych tiebreaków. Tiebreaki klasyczne do 7. No i słyszeliśmy, że 5-2 prowadzi para Michał Łukasz. Necik. Necik, aucik to są takie bardzo fajne terminy z młodzieżowego tenisa. A oczy to takie wkurzające nawet. Nieraz pamiętam, jak moja młodzież grywała na kortach. Ocik. Trochę pognębić jeszcze. No i mamy. Game, set, match. Wygrała para z Lubania. Raczej żadnej niespodzianki. Na końcu shake hands.